Wielka uroczystość w niewielkiej miejscowości gminy Skarbimierz. Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Bierzowie. Biblioteka pokaże nam występy naszych dzieci. Dla mnie jest to ważniejsze właśnie, żeby to nasi mieszkańcy brali w tym udział, no bo to trzeba pokazać, czy w gminie rzeczywiście dzieją się różne ważne rzeczy, a to jest jedna z ważniejszych, czy dzieci nasze są przygotowane do takich imprez, w ogóle do życia w tym społeczeństwie. 9 sołectw przygotowało korony dożynkowe, które niesiono w barwnym korowodzie. Każda z nich była wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, a ich kunsztowne wykonanie oceniało specjalne jury. Korowód, stroje, które dane sołectwo reprezentuje z koronami. Wiadomo, że chyba tradycja nie zaginie i cieszymy się, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, żeby zrobić, przyłożyć się do tego i chcieć to zrobić. Na mieszkańców gminy Skarbimierz czekało wiele atrakcji. Tego dnia nikt nie mógł tutaj narzekać na nudę. W tym roku dożynki odbywają się w Bierzowie. Jest to pierwszy raz, gdzie Bierzów przygotowuje dożynki. Jest również konkurs na koronę dożynkową, w której wzięło udział 9 sołectw. Na mieszkańców czeka na pewno wiele atrakcji, więc serdecznie zapraszamy. Będziemy zaczynali od godziny 19:00. Będzie występ zespołu Voice Symphony. Następnie po tym będzie DJ i będzie grał do 3:00 nad ranem. Święto plonów było doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności rolnikom, którzy w ostatnim czasie ciężko pracowali podczas żniw. Kolejna taka impreza już w przyszłym roku.